studio Popołudnia WNET kolejny gość, Marian Kowalski, działacz społeczny. Dzień dobry. Były kandydat na prezydenta, były prezes partii Ruch 11 listopada, o ile to się nie mylę, i wiele można by wymieniać, a teraz dziennikarz i działacz społeczny. No, powiedzmy, komentator wydarzeń. Komentator wydarzeń politycznie niezagospodarowany. No, dokładnie tak. Niezagospodarowany, no to zaraz się dowiemy, dlaczego. Dlaczego niezagospodarowany? Tak. Ponieważ dzisiaj na scenie politycznej nie ma takiego ugrupowania, które mógłbym poprzeć z czystym sumieniem. Natomiast woląc nie szkodzić tym, co rokują, jakoś tam przynajmniej powstrzymują od powrotu do władzy Platformę Obywatelską, no to krytycznie, acz przychylnie opowiadam to, co robi obecny rząd i oczywiście będę go wspierał w dwóch najbliższych kampaniach. W Lublinie. No, wszędzie, gdzie się da. Czyli to jest, ale to jest ciekawa ewolucja od osoby, która była twarzą wręcz, no, kandydatem na prezydenta środowisk narodowych, ewolucja do popierania Prawa i Sprawiedliwości, no, partii z Ruchem Narodowym nie do końca mającej no, przykra dużo sprawa, wspólnego. Ale na zasadzie takiej, że za jakieś tam tytuły i rzekome zaszczyty być w byle jakim towarzystwie, to lepiej nie być w takim towarzystwie z czystym sumieniem, powiedzmy, nie szkodzić Polsce. Nie szkodzić Polsce, to zupełnie wystarczy w tych czasach. Ale to znaczyłoby, że pana dawni koledzy, chociażby z Ruchu Narodowego, teraz w Konfederacji szkodzą Polsce? No, tak. To jednoznaczne twierdzenie. Spodziewałem się, że tu, a nie wiadomo, a może tego, lewą ręką za prawe ucho? Tak. Tak. Czym szkodzą? No, proszę państwa, ja wychowałem się w czasach, gdy jednak życie w Polsce, jak się było poza strefą tą władzy, wpływów, no było trudne. Czyli mówiąc krótko, wyrosłem w atmosferze antykomunistycznej. I to nie tam wielkoprzemysłowej, klasy robotniczej i tak dalej, tylko moi rodzice byli zwykłymi ludźmi, pracującymi zawsze, nie w tak zwanej budżetówce. Mój dziadek był ochotnikiem w roku 20. Doświadczenie mojej rodziny od wielu pokoleń to jest walka z Rosją i z komuną. A przynajmniej nie bycie zadowolonym z takiego stanu rzeczy, jakie Rosja i komuna nam gotuje. Więc dzisiaj nie mogę wysłuchiwać obojętnie takich bredni, jak żeby zamiast fortu Trumpu fundować fort Xi Jinpinga, a że jakieś tam obawy przed Rosją to są urojenia, czy to, że publicyści no, prawicowi stają w obronie przywilejów emerytalnych ubeckich. A ja nie mogę tego słuchać spokojnie. Wobec tego zdecydowałem no, zabrać głos w tej sprawie i budowanie na etosie żołnierzy wyklętych formacji politycznych, które są neokomuną, uważam za rzecz wstrętną. Te środowiska mają duże wsparcie w internecie, to widać, pytanie, czy to jest ruch prawdziwy, czy ruch pozorowany, albo sterowany, albo wprost, czy są to boty. On jest widoczny w sieci, jest widoczny na ulicach. Wczoraj mieliśmy Marsz Suwerenności. Pan kiedyś twarz także Marszu Niepodległości, osoba, która w tych najtrudniejszych latach, kiedy marsz był najbardziej zagrożony, utrzymywał jego bezpieczny przemarsz, czasami wręcz osobą własną, tak? Żeby utrzymać tłum, żeby nie dopuścić do konfrontacji. Teraz się na tym Marszu Suwerenności nie stawił. No nie, no jeżeli za moich czasów, że tak powiem, hasło obowiązujące to było, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści, a dzisiaj ideolodzy Konfederacji uważają, że no Rosja jest potencjalnym sojusznikiem, Chiny to już w ogóle wybawienie komunistyczne, no to moi drodzy, ktoś tu zwariował albo bierze grube pieniądze. Bierze grube pieniądze albo po prostu chce, żeby Polska była wolna i suwerenna. W ramach sojuszu z Rosją i komunistycznymi Chinami. No to już to interesujący eksperyment. To już jest... Polacy ćwiczyli to już przez parę wieków, wolę nie wracać do tej nauki historycznej. Ale z czego to wynika pana zdanie? No bo pan to środowisko jakoś tam zna. To jest naiwność, to jest kalkulacja polityczna, to są... I to. Uważam, że tacy cwani starsi panowie, którzy... Trzecią opcją były ruble na stole. No to nie musi wykluczać dwóch pozostałych zupełnie. Paru cwanych panów, którzy całe życie pełnią rolę takich ideologów prawicy, zupełnie nie ujawniając swoich dochodów, a potem się okazuje, że mają kłopoty finansowe, agitują wśród dzieciaków wychowanych w gimnazjach, prowadzonych przez nauczycieli, których akcji niedawno widzieliśmy. To jest niebezpieczna zbitka. Pokolenie bez doświadczenia historycznego w rękach kłamców historycznych może pobłądzić i to skutecznie. No ale z drugiej strony mówi pan Ford Trump budujmy, ale gdzieś tam za plecami jest ta ustawa 447, jest realne, być może, nawet bardzo być może realne zagrożenie dla naszej kondycji finansowej. A kto państwu powiedział, że jeżeli będziemy w sojuszu z Rosją, to nie zapłacimy Żydom? Przecież Rosja była też na konferencji terezińskiej, a premier Netanyahu ma tak doskonałe relacje z Putinem, że ja się zastanawiam, dlaczego naważył piwa po tej konferencji bliskowschodniej. To jest odpowiedź, ale nie jesteśmy w sojuszu, to jest pytanie, ale nie jesteśmy w sojuszu z Rosją, tylko ze Stanami. I przyjeżdża do nas sekretarz stanu przed konferencją bliskowschodnią i mówi to, co mówi. No tak, tylko to, co mówi, to ja niejednokrotnie wyciągam kartkę, dzisiaj nie mam, dokładnie to, co mówi. I wielu kłamców mówi, że powiedział, że no Polacy zapłaćcie. Takich słów nie było. Powiedział, że Polska powinna jakoś prawnie, a nie finansowo. Tą kwestię rozwiązać. Powiedzmy, że to jest język polityki, ale z drugiej strony ja się zastanawiam, czy, że tak powiem, wyjście ze współpracy z Amerykanami politycznej, militarnej, czy gospodarczej, której mi brakuje. Stany są 10. partnerem handlowym Polski, czy nawet 12. To jest rzecz dla mnie niepojęta. Ale czy my nie ryzykujemy, jak mówię, tego wariantu, że jak staniemy się neutralni, tak jak to niektórzy ideolodzy pseudoprawicy proponują, albo wejdziemy w sojusz tam, powiedzmy, jakiś wschodni, tak jak też proponują, to czy nie zapłacimy? No bo to i nie wyklucza. Ja podkreślam, Rosja miała delegację na konferencji terezińskiej, a wtedy, gdy Platforma rządziła, to teraz PiS się obwinia za uczestnictwo, to nieprawda. Wtedy nikt nie krzyczał o tych Żydach tak bardzo za Platformy. Teraz jakoś ci pseudoprawicowcy zerwali się z rządów PiSu. Ja się zastanawiam, dlaczego. No nie zabierali głosu w sprawie smoleńskiej politycznie, a potem się okazuje, że jacyś bliska rodzina, o której zatrudnieniu nikt nic nie wie, bierze pieniążki od, powiedzmy, faceta, z którym wypicie herbaty powinien być przedmiotem zainteresowania służb. Mówimy, jak rozumiem, o bracie jednego z liderów Konfederacji, czyli panu Krzysztofie Bosaku, i jako brat pracuje w firmie. Pani Moszeczkowa to też ciekawa postać u Korwina. Występuje na kanale Russia 1, zdaje się, tam jest komentatorką. O ile o tej osobie mówimy, ale mamy tą ustawę 447 i co z tym zrobić, fantem? Ależ to jest prosta sprawa. Dlaczego panowie konfederaci, którzy mają 5 posłów, rok od uchwalenia tej ustawy, tak, rok, bo to kwiecień zeszłego roku, żaden nie wniósł interpelacji poselskiej, nie zapytał ministrów, rządu, pana premiera, jak to się ma i co rząd ma zamiar z tym zrobić. Czekali na kampanię wyborczą. No bo to jest cyniczna gra, tu nie chodzi o interes Polski, tylko muszą mieć czym straszyć Polaków tuż przed wyborami. Rok nie mówili zbytnio nic, a mówię, każdy poseł może wnieść interpelację. No to zrobili podobno 2 tygodnie temu. Czemu czekali, jak takie nieszczęście na Polskę jest gotowane? Ja mówię i oczywiście też nalegam, żeby rząd i partia rządząca zabrała głos w tej sprawie i dała jasny sygnał. Właśnie, bo może przejdźmy do ogródka rządu. Czy rząd dobrze tę sprawę rozgrywa, także nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale także na poziomie debaty publicznej? No myślę, że jak widzimy, to na razie rząd sobie na tym rynku wewnętrznym radzi całkiem nieźle z tymi różnymi formami, próbami obalenia go. No, przynosi to jakieś efekty, no bo przynajmniej niewielu męczenników tamtej stronie się przytrafiło, chociaż parli do tego. Natomiast politykę zagraniczną mamy fatalną. No wcale mnie to nie dziwi, bo polityka zagraniczna nigdy nie była dobrą stroną Polski, mocną, i jest nadal fatalna. Nie mamy własnych kadr od kiedy? No w końcu jeszcze zarządów PiSu mieliśmy w Stanach Zjednoczonych pana Sznepfa, no to co się będziemy oszukiwać, to jest stara szkoła profesora Geremka nadal. I tutaj powiem szczerze, mi na odcinku amerykańskim brakuje ludzi, którzy potrafią prowadzić rozmowę i negocjacje, bo rozumiem z jednej strony to cały czas komunikaty, że tam Unia Europejska, nasz priorytet i tak dalej. To rozumiem, no bo jednak ktoś za tym zagłosował i jak wiemy, jakie są nastroje społeczne dzisiaj, że jednak większość Polaków to nie bierze pod uwagę wyjścia, to się będziemy awanturować. Ale ja myślę, że tak naprawdę nie było lustracji w środowiskach polonijnych. Tam jest duży problem z tym, że Polonia jest rozbita. A myślę, że to jest tak duża siła nacisku, Związku, która powiedzmy w takich momentach jak teraz, lobbując kongresmenów czy kandydatów, tam cały czas jest rotacyjnie przecież kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych, czy za rok wybory prezydenckie, o głosy Polaków powinni się bić wszyscy, i demokraci, i republikanie, wszyscy. Tutaj mamy więcej Polaków jest niż Żydów w Stanach Zjednoczonych. To jest najsilniejsza grupa, no chyba czwarta czy piąta narodowa, tylko nie zaangażowana politycznie, bo cały czas rozbijana. Jak ja byłem w Kanadzie, to zauważyłem, jak tamtejsza Polonia była konsekwentnie rozbijana od kilkudziesięciu lat. Takie domy kultury były przejmowane i to przy pomocy konsulatu polskiego. Rząd powinien zrobić więcej? Rząd powinien tą Polonię amerykańską organizować? Myślę, że przynajmniej na odcinku tego, żebyśmy wiedzieli, kim są przywódcy Polonii, żeby nie było tam kretów. A często się zdarza, że są. A po drugie uważam, że jednak rzeczywiście kto jak kto, ale Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych od 10, 20, 30 czy 50 lat są znacznie lepszymi ambasadorami strony polskiej niż Sznepf. A tego się nie zauważa. Nie, tego... To rzeczywiście ostatnio Polonia się ruszyła. Niektórzy mówią, że dobrze, inni mówią, że źle, że za wcześnie, że nie pod takimi hasłami, jak pan ocenia tą ostatnią działalność Polonii, która zaczęła protestować przeciwko ustawie 447. Ale uważam, że raz, że trzeba to kryterium uliczne stosować, protestować, ale dwa, prowadzić, jak mówię, lobbowanie i chodzenie do konkretnych polityków. I mówienie, ja panu dam tyle, a tyle głosów, jeżeli pan wniesie pod kongres, że z ustawy 447 wykreślicie słowo Polska. No bo ja się zdziwiłem, bo ta sprawa oczywiście w Polsce jest bardzo ważna, ale jak mówię, to dotyczy tam ta ustawa kilkudziesięciu państw. No w Polsce jest traktowana, że dotyczy wyłącznie Polski, co jest nieprawdą. No, ale mnie to nie cieszy, ale, że tak powiem, nie dawajmy paliwa politycznego ludziom, którzy chcą nas przekierować na wschód. Rząd zrobił wszystko, czy jednak powinien wyjść prezes, premier i powiedzieć, nigdy ta ustawa nie będzie sankcjonować jakichkolwiek przelewów na rzecz środowisk żydowskich w Stanach? Ja powiem tak, jeżeli do wyborów tych majowych, najlepiej w terminie od dziś, najdalej dwóch weekendów, prezes Kaczyński i premier Morawiecki na kolejnej konwencji nie powiedzą tego wprost, że nikomu nic nie zapłacimy, koniec, kropka, to będę bardzo zły na PiS. I to jest jasny komunikat, a przejdźmy do wczorajszych obchodów. 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Rząd wysyła komunikaty, to jest duży sukces, z małą gwiazdką, no ale nie jest tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Pan jak ocenia te 15 lat Polski w Unii Europejskiej? No ja byłem przeciwko wówczas takim, mieliśmy środowisko lubelskie silne, to tam powiem, byliśmy bardzo zdeterminowani, tylko nie tak w ciemno, że nie, tylko jaka była nasza oferta? Wchodzimy do NAFTA, czyli do układu ze Stanami Zjednoczonymi. Żeby to nie było, że nie, bo nie. A no oczywiście to było takie... Pytanie, czy to dałoby się zrealizować, no, bo... Marzyć można, no. To była jakaś propozycja, prawda? A także ja do tego projektu Unii Europejskiej nie jestem jakoś specjalnie przywiązany, także nie świętowałem ani 1 maja, ani ze starego powodu, ani z nowego. A natomiast, no... Rząd świętował. Rząd świętował. No ja się wcale nie dziwię, rząd świętował. No raz, że to trzeba tam i opozycji pokazać, że to my nie chcemy wychodzić. To ja rozumiem taką rzecz, ale ja powiem tak, no dla mnie pozycja Polski w Unii Europejskiej jest stanowczo za słaba. Jesteśmy, no oczywiście jakieś pieniądze są, tylko też płacimy pieniądze i to nie tylko żywą gotówką, na przykład upadek polskiego handlu, ale de facto likwidacja polskiej klasy średniej, która nie wytrzymała z tymi sklepami z zachodu konkurencji, czy nawet różne firmy usługowe, na przykład branża fitness czy sportowa, która jest mi bardzo bliska. No tutaj Polska na tym przejechała się jak na skórce od banana. I tak, oni weszli do nas, a my tam powiedzmy otwieramy jakieś małe sklepiki rodzinne w Irlandii. To nie ma równowagi żadnej. To jest straszna dysproporcja i to uważam, że na tym odcinku to Unia nas... No, ja nie spodziewałem się, że ktoś nas będzie obsypał złotem zupełnie za darmo. Także ja nie cieszę się i nie martwię, bo mnie to nie dziwi, bo ja uważałem, że... Myślałem, że dokładnie tak będzie. Będą plusy i będą minusy. Ja widzę dużo minusów, a plusy to niech się cieszy kto inny. I jeszcze bardziej się przenieśmy w przeszłość, aż taką nieodległą przeszłość. Strajk ZNP, strajk nauczycieli. To w zasadzie pan nas poinformował w pewnym momencie, że założenie takiego strajku było już gdzieś zaplanowane, że już była taka osoba, która ułożyła sobie plan wyłączmy państwo i w tym planie był odpowiedni punkt, który mówił... Trzeci punkt. Zróbmy wielki strajk nauczycieli. Mhm. No to co? To pan by bardzo czytał. Tylko to powinny służby wpaść na to, a nie Marian Kowalski z Lublina, który sobie tam coś siedział przy komputerze, znalazł jakiś stary tam, prawda, zapomniany już przez niektórych. Bartosz Kramek, no jeśli mylę, napisał taki... Cieszę się, że wiele osób o tym powiedziało, że to on tam już takie rzeczy robił, tylko gdzie dzisiaj siedzi Bartosz Kramek, pytam. No to jest też, ale chyba jeszcze cały czas chodzi po Polsce. No i to mnie martwi. I się udzielę, ale być może nie ma żadnych oficjalnych powodów, żeby go ścigać. Wolne Państwo napisał artykuł, wyłączmy rząd. Na tym polega nasza tolerancja, że każdy może... Nie, to nie jest tolerancja, jakie widzę państwa poważne, czyli Francja i Niemcy, gdzie w ramach wartości europejskich policja w odpowiedni sposób postępuje z protestującymi oczywiście, czy w Niemczech, gdzie nauczycielom nie wolno strajkować. No to mamy cały czas podwójne standardy. Ja wolałbym, żeby jednak z Europy przychodziły do nas te standardy, które mogą utrzymać państwo polskie sterowne. Czy z drugiej strony może lepiej się uczyć, żeby oni już uczyli od nas, że jak jest protest i blokada manifestacji, to przychodzi policja i przenosi manifestantów, nie bijąc ich, nie gazując, nie pałując, nie strzelając gumowych kul, tylko robi to w sposób zdecydowany, ale w białych rękawiczkach. Panie redaktorze, jak ja widziałem tą niedawną akcję, gdy tutaj była transmisja z placu Defilat, zdaje się, gdy tam jakiś awanturnik kodziarski z rowerkiem uniemożliwił transmisję telewizji publicznej. Stoi kilkunastu policjantów i nic. No moi drodzy, no tak nie można, że tak powiem, hańbić polskiego munduru, tak nie wolno. No to jeszcze wróćmy do tego strajku nauczycieli. To była dla pana jasna akcja polityczna, która miała wykoleić rząd? No oczywiście, że tak. Tam nie było innego aspektu, jakiś tam socjalny, to jest bzdura, bo wiemy, że nauczyciele też się łapią do tych socjalnych programów pisowskich. Tylko ja powiem tak, skoro tolerujemy w państwie polskim takie grupy interesu, które mogą być inspirowane z zagranicy, które mogą łamać kariery młodym ludziom, które mogą wpływać na jakość państwa. To znaczy, że taka, że tak powiem, konserwatywne podejście do zagadnienia, że tam nic nie róbmy, jakoś to samo przejdzie. Momentami to może jednak bardzo rozzuchwalać wrogów Polski. Tak nie można. Także ja uważam, że pan Broniarz i jego tutaj polityczne powiązania powinny się spotkać z pewnymi konsekwencjami. I na koniec trochę z spraw osobistych, ale chyba dużo mówiących o stanie Rzeczpospolitej. Niejaki Rafał Gawel, o ile nie mylę imienia z nazwiskiem, albo odwrotnie, pozwał pana i sąd pana zaocznie skazał na 6,5 tysiąca grzywny. Tak, tak. Za co? Kiedyś w programie internetowym była taka kwestia, że studenci chyba z Rzeszowa jakąś grę taką zrobili patriotyczną, tam coś ten Gawel, jego ośrodek monitorowania zachowań jakiś tam, coś tam na nich tam donieśli, czy coś, nie wiem, nie pamiętam, dawno było. Ja tam skomentowałem to i on tam pozwał mnie o groźby karalne. Powiedziałem, że sprzedam liścia. No to niech biegłego sąd pozwie, co znaczy sprzedać liścia, może po prostu handluje zieleniną, nie wiem. I on mnie pozwał do sądu i oczywiście zostałem skazany na grzywnę 6,5 tysiąca, nikt mnie nie zapraszał na salę sądową, nie dał szansy się wytłumaczyć, to ciekawe. Oczywiście wniosłem apelację i teraz sądzę Gawła o zniesławienie, bo potem pisał o mnie różne bzdury, że jestem szefem jakiegoś gangu kibolskiego i tam takie inne historie. A z panem Rafałem Gawłem obecnie dzieje się co? No uciekł. Uciekł na dzikie pola, czyli do Norwegii. Do Norwegii, a uciekł zdaje się dlatego, bo jakiś malwersacji był dokonał. No na wyrok 2 lata już do odsiadki, ale bo on tak zbierał rzekomo na walkę z takimi różnymi faszystami, pozywał do sądu różne organizacje i zbierał na to pieniążki. Tylko że aż kiedyś wziął od Fundacji Batorego. I się nie rozliczył. No i nie wiedział, z kim się przejechał na tym temacie. No i musiał uciekać do Norwegii. Zdaje się, nawet tam złożył jakiś wniosek o bycie uciekinierem, azylantem politycznym. Zobaczymy, czy Norwegia, chociaż Norwegia w ramach retorski, że my przyjmujemy rodziny uciekające przed Bernewernet, to pewnie, ale to dobra wymiana. Do nas przyjeżdżają rodziny z dziećmi, ludzie, a tam tacy. A tam malwersanci. To jest nie najgorsza wymiana. 17:35. Marian Kowalski był gościem Popołudnia WNET. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jutro co pan robi? Gdzie można pana spotkać? W Warszawie czy w Lublinie? No, jeszcze będę w Warszawie, bo postanowiłem odwiedzić parę osób, znajomych, rodzinę w czasie tej długiej majówki. Tutaj się kręcę w okolicy Warszawy. Na defiladę? Być może. będzie można zobaczyć, spotkać, jest takie prawdopodobieństwo, uścisnąć dłoń, zrobić sobie zdjęcie. O 14, dobrze pamiętam, na Wisłostradzie defilada wojskowa z okazji święta 3 maja. My jako Radio WNET oczywiście zapraszamy. Marian Kowalski, dziękuję bardzo za rozmowę. 17:35 to teraz pora na Częstogę, czyli piosenkę wybraną przez Tomasza Wybranowskiego prosto z Irlandii.